To dotyczy to Związku Pielęgniarek, no myślę, że pan przewodniczący Ja zaraz wyjaśnię, o co chodzi i o co wnioskowaliśmy. Tak, się od tego odniesie, może to przeczytać. Powiem tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania dzisiejszego porozumienia, dlatego że praktycznie w 100% zostały zrealizowane nasze roszczenie, które zgłosiliśmy na początku października. Z tym, że to nierozerwalnie to roszczenie wiązało się ze sporem zbiorowym płacowym, który mieliśmy tutaj już około 5 lat, który był prowadzony wspólnie ze Związkiem Zawodowym Solidarność, który niestety już w zakładzie nie istnieje, wspólnie z ratownikami medycznymi. Trwało to, nie było rozwiązania. Na szczęście dzisiaj udało nam się dogadać i po 5 latach kończymy również ten drugi spór zbiorowy. Pozwoli nam pozostać w pracy, wycofujemy te wszystkie wypowiedzenia, które były deponowane w tej chwili u pielęgniarek i położnych, u pielęgniarek oddziałowych, przepraszam. I kończymy akcję protestacyjną. Chciałem podziękować panu prezesowi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. No myślę, że współpraca będzie się dalej. Ja myślę, że tak, bo rozmawiać nam się zawsze rozmawiało, tylko pieniądze stały na przeszkodzie. No to i dziękuję przedstawicielom starostwa, którzy nam pomogli się dogadać. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że udało nam się porozumieć. Tak. Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Dziękuję panie starosto. O wsparcie samorządu jest nam potrzebne. Dziękuję. Także, no proszę Państwa, nie chcę tu mówić o sumach, o które będzie wnioskował zarząd do właściciela. No jest to stosunkowo duża suma, której szpital czy zarząd szpitala nie ma i nie mógłby tego porozumienia realizować.